Oni noszą mundur Rzeczpospolitej z naszym godłem państwowym na czapce i im należy się szacunek, tak jak każdemu funkcjonariuszowi publicznemu. Jeżeli posłom się wydaje, że tylko im należy się szacunek, są w błędzie. Dobry wieczór. Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, to ma on zwyczaj znaczną część swojej aktywności politycznej prowadzić w formie kompromitacji. To jest parafraza wypowiedzi, która dzisiaj padła w odniesieniu do kogoś innego. O tym będziemy mówić za kilka minut, a na razie, bo to jest kompromitacja Szymona Hołowni, żeby wysyłać Straż Marszałkowską na posłów. I druga rzecz to jest, zacytuję tylko artykuł 10, punkt 1, podpunkt 1 regulaminu Sejmu. Brzmi on tak: marszałek Sejmu stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu. Już się można śmiać. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu. No, dobry wieczór może i dla nas, dla państwa, aby był dobry, choć jeśli państwo oglądali te dantejskie sceny pod Sejmem, no to on taki już dobry pewnie nie jest, raczej średni. No, pan Szymon Hołownia, no, jakby tu rzec, nie chcę oczywiście już zamykać jego całej kariery politycznej, natomiast no te dzisiejsze wydarzenia, już wcześniejsze też, ale zwłaszcza te dzisiejsze wypadki pod Sejmem będą dla niego dużym obciążeniem, żeby nie powiedzieć, no raczej nie kamieniem milowym, co kamieniem u szyi, jeśli naprawdę marzył o jakiejś wielkiej karierze. Ale nie tylko w Polsce być może uśmiechała mu się Unia Europejska, może tam jakieś europosłowanie. Proszę? Mińsk nie? Mińsk właśnie paradoksalnie pewnie mu się nie uśmiecha, a na razie to mu mentalnie, tak, mentalnie najbliżej, zdecydowanie. W tej chwili panu Szymkowi jest do właśnie reżimu Łukaszenki. Co ciekawe, to jest kolejny przypadek, kiedy pan Tusk, premier, jego ekscelencja, słońce PR-u, no to on to wszystkie, to jeszcze zdąży powymieniać, panie Donaldzie, jeśli nas pan ogląda, znowu coś robi nie swoimi rękami, bo wiadomo, że rozkaz padł z tych ust, z tych, za przeproszeniem, wilczych oczu padło mrożące krew w żyłach pana Hołowni spojrzenie. No i teraz jakie skojarzenia ma, przepraszam, wyborca w Polsce? Znaczy, kto zablokował wejście panów Wąsika i Kamińskiego do Sejmu? No pan Szymon Hołownia, oczywiście nie on sam znowu, bo na to jest za cienki w uszach i pewnie by mu łez nie wystarczyło, gdyby chciał zatrzymać na przykład pana Wąsika, nie wiem, na ulicy na przykład. Ale to wszystko idzie na jego konto. Oczywiście idzie też na konto pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak się dziwnie składa, że obaj są z trzeciej drogi, a to jest taka partia, która Tuskowi, no tak w zasadzie, no raczej lata i powiewa. Już na pewno nie chciałby jej specjalnie pompować, bo dzisiaj, jak wiemy, pan Tusk jeszcze był na nartach. Pani Kinga Gajewska przecież powiedziała nawet, że swojego czasu, że Tusk wieje idealnie, są ludzie jak wiatr, a Tusk wieje idealnie, no to zwiał. W Dolomity, zwane też Donaldomitami. Generalnie tam coś z mitomanią chyba jest w tych górach, pokazywał nawet jakieś swoje zdjęcia, no ale oczywiście wtedy, kiedy dzieją się takie sceny, Tuska nie ma, rączki są tu, na kołderce, wszystko w białych rękawiczkach. No i co ten, przepraszam, biedny człowiek Beksa, czy marszałek Beksa miał dzisiaj zrobić? No po prostu urządził totalnie żenujący spektakl. Ja się zastanawiam, na jakiej podstawie to wszystko się dzieje, bo tak, ani w regulaminie Sejmu, ani w ustawie o Straży Marszałkowskiej nie ma definicji, co to jest teren pod zarządem Sejmu. Bo w budynkach i na terenie pod zarządem Sejmu można tam jakieś rzeczy, Straż Marszałkowska jest do czegoś tam uprawniona, chociaż z drugiej strony teren pod zarządem Sejmu jest otwarty i właściwie nie powinien nikogo blokować.
nie powinno się nikogo obrażać. Miałem wrażenie, że to było właśnie na tym otwartym terenie Sejmu, gdzie Straż Marszałkowska nie powinna wychodzić i robić jakiejś blokady wobec Sejmu. Tak, tam... oni w ogóle wybiegali jak goryle, za tak, przeproszeniem, bardzo... jak spuszczone lwy, no na gladiatorów. No tak, coś niesamowitego. Bardzo dzielnie pan marszałek Antoni Macierewicz się zachowywał, który przecież ma już prawie 76 lat, a tam był przez tych chłopców targany, więc po pierwsze nie wiemy, co to jest teren pod zarządem Sejmu, znaczy ja wiem, bo sobie zajrzałem do geodezji i to jest teren 6 hektarów, tylko znowu nie wiadomo, gdzie on się zaczyna, gdzie kończy, czy ulica Frascati to jest granica, tam jest taki park, gdzie sobie wielokrotnie parkowałem, jak nie było miejsca na Wiejskiej, ani na Frascati na przykład, więc to jest jedno. Po drugie, w regulaminie, przepraszam, w ustawie o Straży Marszałkowskiej w artykule 2, punkt 1, podpunkt 2 jest napisane, że Straż Marszałkowska odpowiada za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie pod zarządem Sejmu, zaś artykuł 11 ustawy o Straży Marszałkowskiej mówi o tym, że Straż Marszałkowska jest zobowiązana do poszanowania godności osób, które znajdują się na terenie pod zarządem Sejmu. Nic z tego nie zostało zrealizowane, więc zastanawiam się, czy oni wiedzą, na podstawie jakich ustaw oni działają, czy no, po prostu nie mają pojęcia o tym. Mogą, no, raczej nie mają pojęcia, skoro sam pan marszałek Sejmu nie ma pojęcia. Przypomnę tylko, że Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do pana marszałka, żeby wyjaśnił, na jakiej podstawie wygasił, w cudzysłowie, mandaty panów Wąsika i Kamińskiego. Pan Hołownia próbuje na to odpowiadać, rżnąc, przepraszam, wielkiego konstytucjonalistę, a jego wiedza prawnicza no jest mniej więcej taka i to tak nie, raczej malejąca. Troszkę przesadziłem. No tak. Taka to jest pewnie pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. No to, to Hołowni. No to co im taką muszę pokazać? O taką figę jakby. Figa z tego wyjdzie, czyli zero wiedzy. To są wielkości Druga rzecz, planka. Decyzja Sądu Najwyższego. No pamiętamy o tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej wezwała wręcz Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego wezwała do tego, żeby przywrócić mandat panu Wąsikowi. Bo jako niestety sprawą pana Kamińskiego, tak, sprawą pana Kamińskiego bezprawnie zajmowała się Izba Pracy, ale dlaczego się zajmowała? Bo pan Hołownia do niej się zwrócił, bo tam ma swoich funfli tak zwanych politycznych. Ogólnie rzecz ujmując, no czy nie przekonuje cię, Staszku, że jednak ta Polska jest teraz bardziej uśmiechnięta, fajna, Sejm bez barierek, wszystko jest fajnie, była jedna barierka, to pan Szymon ją oddał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ta fajna, uśmiechnięta Polska, tylko łomot która, może dostać. Która, łomot? No łomot każdy może dostać od tej uśmiechniętej Polski. No tak, jeśli posłowie mogą, jeśli Straż Marszałkowska to kto nie startuje i mają immunitet w dodatku. No właśnie. To jest ciekawe. Znaczy inaczej chyba sobie pan Szymon to wyobrażał, bo widać było, że on jest taki, staje się coraz mniej uśmiechnięty. Znaczy, on sam? Tak, narcyzm mu jakoś tam troszkę być może mija, już nie jest taki pewien siebie, jak był do tej pory. Myślę, że jakiś tam strach powoli gdzieś przed konsekwencjami własnych czynów się pojawia. Mało tego, być może już wkrótce, może nawet jeszcze przed tym 2050 rokiem, kiedy pan Hołownia chce zasiąść na tronie wtedy? Polski, że dorośnie i że zrozumie, aha, że w polityce przyjaźń czy układ z takimi ludźmi jak pan Donald Tusk kończy się tak, no... Sam tego chciał. Sam tego nie powiem, że tak. Grzegorzu Dyndało, bo to nie, ta, nie tak. Ten egzemplarz, no tak. To jest raczej dla Grzegorza Schetyny zarezerwowane, i jakby tym Molierem jechać, tak. Ale pan Szymon, gdyby chciał, to mógłby się dzisiaj czegoś dowiedzieć, na przykład od Jarosława Kaczyńskiego. My będziemy działać tak, żeby to było skuteczne i żeby to było możliwie, że tak powiem, inspirujące dla obecnej władzy, żebyś sobie zdała sprawę z tego, że idzie bardzo złą drogą. Polski Instytucja! Polski Instytucja!
Możecie państwo odsunąć się, żebyśmy mogli normalnie wejść? Która strona? Która strona? To jest tam, czy tam? Prezes Kaczyński między innymi podziękował panu marszałkowi za dowód rzeczowy w sprawie przestępstw, jakie popełnia ta ekipa prawie codziennie, czyli jak to się nazywa, rozporządzenie marszałka do Straży Marszałkowskiej, żeby uniemożliwili posłom wejście do Sejmu, i to jest czarno na białym, więc bardzo dobrze się pan Szymon i Straż spisała. Nic lepszego nie ma niż dostarczanie dowodów na samych siebie. Bardzo dziękujemy. Tak, no i myślę, że stąd ta niepewność trochę u pana Szymona się jednak pojawiła, no bo nawet gdyby brać pod uwagę taką rywalizację wewnętrzną między panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a Szymonem Hołownią na to, kto jest większym trzeciodrogowcem, że tak powiem, no to właśnie pan Władysław Kosiniak-Kamysz je przewodził pod nieobecność wielkiego narciarza Donalda Tuska, Słońca Peru i tak dalej, pracą rządu, a pan Hołownia musiał świecić po tymi swoimi, no jeszcze nie spłakanymi oczami, ale myślę, że, no ale, że w domu gdzieś może się pojawić jakaś łezka, co ja zrobiłem, co no ja zrobiłem. Jak on broni praw, godności i powagi. Tak, zwłaszcza polskiego munduru ten człowiek się broni praw, tylko jak pani Kurdej-Szaton obrażała Straż Graniczną, to siedział, milczał, jak pan Frasyniuk, przepraszam, szarpał policję, to też milczał, jak niejaka babcia, nie chcę babci obrażać, pani zwana, no taka baba Jaga, no, zwana babcią Kasią, też szarpała policję wielokrotnie, to też milczał, i nagle dzisiaj sobie przypomniał, że to funkcjonariusze są, czyli funkcjonariusze są wtedy, kiedy mają spełniać jego zachcianki, że tak powiem, małego księcia polskiej polityki, nie, to przepraszam, to jest piękna książka akurat, to nie wiem, to czyli Królewicza i Żebraka w jednym, a w innych przypadkach funkcjonariusze państwowi nie są funkcjonariuszami państwowymi. No to takie, no powtórzę się, to jest taki na razie bolszewizm na małych nóżkach, oby te nóżki nie zaczęły rosnąć, bo wtedy naprawdę wszyscy będziemy po prostu nie wpuszczani tam, gdzie moglibyśmy wchodzić. Więc oni na co dzień i w czasoprzestrzeni, powiedzmy, einsteinowskiej, to wszystko robią nie tak, natomiast jest szansa, że coś robią dobrze, ale to jest granica, przepraszam, znowu się fizyką posłużę, za którą nie wiadomo, co się dzieje. To jest granica mierzona w odległości 10 do minus 35 metra i w czasie 10 do minus 43 sekundy. To jest taka granica, w której możemy cokolwiek powiedzieć o świecie. Znaczy, poza nią już nic. Mm-hmm. I ponieważ oni tam to, co dobrze robią, a nic nie można o tym powiedzieć, to tak jakby tego nie było. No tak, ja powiem ci, że ja nie wiem, czy ja to jestem w stanie ogarnąć, ale jestem pewien, że premier, jego ekscelencja Słońce Peru, Donald z Donaldo mitów, a też chyba Znart? Nie ogarnia. Tak, to ten tweet, który za chwilę państwu pokażemy, prawdopodobnie był na nartach popełniony. Zresztą, no to jest ten słynny tuskowy poziom. Banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, powiedział prezes Kaczyński. Sam bym tego lepiej nie ujął. To na początek ja nawiążę do tego, co powiedziałem, z czego to była parafraza. Co powiedziałem o panu Kosiniaku-Kamyszu. Otóż była to parafraza z prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział tak: jeśli chodzi o Tuska, to ma on zwyczaj większość swojej aktywności politycznej prowadzić w formie odpoczynku. Ma też obyczaj demonstrowania tego publicznie. To jest najlepsze podsumowanie tego faceta, jakie można sobie wyobrazić. Ale zobacz, no to jest kolejny raz, kiedy pan Tusk jest na nartach. Zdaje się, że dzisiaj miał wracać, więc nie wiem, czy już wrócił, czy tam sobie przedłużył ten pobyt, bo pamiętam taki moment równie ważny, choć może nawet jeszcze ważniejszy, kiedy niejaka Anodina, nie chcę spluwać tutaj, bo mamy wykładzinę. I on wiedział, przygotowywała, kiedy będzie ta publikacja. Tak, raport, wiedział, kiedy będzie publikacja, i akurat w tym czasie właśnie też opuścił Polskę, pojechał do Włoch i tam sobie szusował na nartach i stamtąd odbierał jakieś meldunki od Pawła Grasia z kraju. Powód, Krzysztofie, był prosty. No, żeby go nie było. Nie, żeby nikt... Że wieje idealnie. Żeby nikt miarodajny w Polsce nie zajął stanowiska i żeby ten raport Anodiny poszedł w świat jako jedyny
prawomocny dokument. Tak, ale zauważyłeś, że w tych tweetach Donalda Tuska coraz częściej, no chyba brakuje jakichś tam doradców, może, chociaż one od pewnego momentu, tak od roku, dwóch, już są takie. Proszę? Teściowa, nie, no teściowa jest chyba w porządku. Pani teściowa oczywiście jest w porządku. No jakby a ciągnęła. Córka? Też pisze jakoś chyba lepiej. Ale nie doradzają mu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jednak bierze osobiście na klatę, ponieważ jest tak świetny. Wygrał teraz, znaczy on nie wygrał wyborów, no ale został premierem, więc w tym znaczeniu wygrał. Ale mnie to się kojarzy z taką dziecięcą, przedszkolną zabawą. Słowo się odwraca i do właściciela wraca. No Kaczyński powiedział, że banda złodziei przestraszonych Pegasusem, a Tusk mówi, a to oni są bandą złodziei przestraszonych Pegasusem. No trochę czy krótko, jak mieliby? Na, już nie mówię o mężu stanu nawet, prawda? Bo to trzeba by jeszcze poczekać ze 3,5 tysiąca lat prawdopodobnie, żeby pan Tusk do tej roli dorósł, gdyby chciał oczywiście. Ale dlaczego mieliby... Ci, o których Donald Tusk odwraca, do których odwraca kota ogonem, mieli się w ogóle tym przejmować. No przejmował to się na przykład Włodzimierz Karpiński, ale okazało się, że niepotrzebnie się przejmował, bo mimo dowodów, to on został prosto z celi do Brukseli i co to za problem? No to ten Pegasus okazuje się żadną przeszkodą. Tak. Można wszystko udokumentować, a potem i tak nic z tego nie wynika, bo ta władza jest nietykalna. No właśnie, mało tego, że nietykalna, to również jest osłonięta, jak państwo wiedzą, wielkim parasolem medialnym, co za chwilę udowodnimy. Pan Radosław Radek Sikorski, obecny szef polskiej dyplomacji, jakże inaczej już dzisiaj mówi o aferze wizowej. Po co w zasadzie jest komisja śledcza, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przyznało się do winy, jest polityczna odpowiedzialność, są zatrzymania? Po co komisja? Sprawa handlu kilkuset wizami, moim zdaniem to był symptom czegoś znacznie poważniejszego. Mianowicie tego, że za rządów poprzedniej koalicji, poprzedniej większości sejmowej, zmieniono nam skład etniczny naszego kraju, bez żadnych decyzji, czy to Rady Ministrów, czy Sejmu, czy nawet premiera. Mówi pan kilkaset, to w zasadzie ile wiz zostało wydanych, a ile zezwoleń na pobyt czasowy? Jak rozumiem, prokuratura oskarża o handlowanie kilkuset wizami. Tam były też inne kwestie, setki tysięcy pozwoleń na pracę wydanych nie wiadomo komu. Handlowanie nie tyle wizami, co miejscami w kolejkach na spotkanie z konsulem. Ale o jakiej skali mówimy? Czy to jest afera, czy jak mówi PiS, aferka? Największą aferą było to, że rząd jednocześnie szczuł na migrantów, a przyznawał setki tysięcy zezwoleń na pracę i dziesiątki tysięcy wiz, i to widzimy na ulicach naszych miast. Ale ja pytam o skalę. Ja pytam o skalę tego, tych nieprawidłowości. No wydaje mi się, że do Polski napłynęło w tych 8 latach spoza Europy więcej migrantów niż w tysiącletniej historii, w jakimkolwiek porównywalnym okresie tysiącletniej historii Polski. Tysiącletniej historii Polski. Niesamowite. Tak, to nie ma pan, bardzo dużo. Nie ma pan, Radek, pojęcia zielonego o falach migracyjnych z Niemiec, ze Szkocji. No tak, ale ja bym się skupił jednak na aferze wizowej, bo wiedza historyczna pana Radka Sikorskiego może być mizerna. Jest mizerna. Tak, jest mizerna, co właśnie udowodniłeś. Natomiast jeśli mówi pan Sikorski, że komisja do spraw afery wizowej jest potrzebna, ponieważ nie mamy definicji, na czym ta afera polegała. To są słowa pana Sikorskiego. Nie mamy? Nie mamy. Znaczy ja słyszałem w czasie kampanii, że mamy. No. Pan Tusk mówił, 250 tysięcy ludzi przyjechało nielegalnie do Polski z Azji, z Afryki w ogóle, i tragedia i tak dalej. Tu się okazuje, że pan Sikorski jednak skłania się ku prawdziwszej wersji, że kilkaset być może wiz wydano nielegalnie, a to, czym handlowano, poprzez firmy outsourcingowe, to one handlowały, które to były, pan Radek wprowadził do tego interesu, tak, jako minister, to były miejsca w kolejkach, i to były kolejki, i nie miało nic za wspólnego pozwoleniem z polskimi pracownikami konsularnymi. Bo to się załatwiało właśnie w tych firmach. Tu wszystko jest możliwe, na głowie stoi po prostu. Po pierwsze, te wizy pracownicze nie są dla nielegalnych,
tylko dla legalnych. Właśnie po to są, żeby oni byli legalni i pracowali. Ci ludzie pochodzą z takich państw, między innymi z Filipin, z Bangladeszu czy z Nepalu, gdzie wszystkie państwa Unii Europejskiej zabiegają właśnie o takich pracowników, mają małą skłonność do zostawania w tych państwach, po kontraktach wyjeżdżają po prostu, są pracowici, nie mają problemów z łamaniem prawa, czyli wszystko jest dobrze. I selekcja, panie Sikorski, pan się zna na arytmetyce z drugiej klasy podstawówki może, tylko co dziesiąty wniosek o przyznanie wizy w związku z pracą w Polsce był rozpatrywany pozytywnie. Czy to oznacza brak kontroli, czy wręcz przeciwnie, bardzo dobrą i ścisłą kontrolę? Ale tutaj pan Radosław Sikorski z prawdą się nie minął, kiedy powiedział, że chodziło o handlowanie nie tyle wizami, co miejscami w kolejkach na spotkanie z konsulem. Czyli trzeba było powiedzieć, pan Tusk po prostu kłamał, panie Sikorski. Może ma pan tyle odwagi, żeby to powiedzieć. Kolejny cytat. Przyjeżdżali do nas studenci, którzy nawet nie mieli matury. Przyjeżdżali na zaproszenie firm, a później w tych firmach nie przepracowali ani jednego dnia, tylko jechali dalej do Niemiec. No to za to też ponosi winę poprzedni rząd, bo to byłoby dość ciekawe. Firma zaprasza, zgadza się na to, żeby ten człowiek jechał, jak rozumiem, do jej filii być może, albo w ogóle uciekł sobie stamtąd, ale za to wszystko odpowiada absolutnie nie pan Sikorski, który, tak jak powiedziałeś, swojego czasu zarządził, żeby firmy zewnętrzne mogły no, handlować, krótko mówiąc, tymi miejscami w kolejkach, a teraz w związku z tym chce komisji, bo nie mamy definicji, na czym ta afera polegała. No, no mamy właśnie, że sobie wymyśliliście aferę, bo przyjeżdżali ludzie, którzy byli potrzebni. I uwaga, organizacje pracownicze, które w większości sprzyjają Koalicji Obywatelskiej, robiły straszną awanturę, gdy jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości trochę ograniczono tę liczbę, bo właśnie to 1 do 10, tę liczbę przyznawanych wiz w związku z pozwoleniami na pracę. Że tu gospodarka upadnie, że firmy im zdechną po prostu. Ich wyborcy w większości takie rzeczy robili. Ciekawe, co wyborcy obecnej władzy powiedzą na to, że z jednej strony pan Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony, nie może spać po nocach, bo boi się konfliktu z Rosją, a z drugiej już zaczął majdrować przy kontraktach koreańskich. A czy są pieniądze na te kontrakty, jeśli chodzi o Koreę? I to jest druga kwestia. Jest część wykonawcza kontraktów, która już idą, część ramowa, które będą jeszcze podlegają negocjacjom, i zabezpieczenie finansowe. Ta oferta, którą w części przedstawili Koreańczycy, również współfinansowanie czy kredytowania, jest nie do zaakceptowania. Ona jest po prostu za słaba. Ona jest niemożliwa do zrealizowania. W jakim sensie jest za słaba? Czy nie jest ona na tyle atrakcyjna, żebyśmy mogli ją zrealizować, ale trwają tutaj rozmowy. Dzisiaj też minister Paweł Bejda, odpowiedzialny za uzbrojenie, spotyka się ze stroną koreańską. Więc to jest ten proces umów ramowych, które negocjujemy w dalszym ciągu. A co to oznacza, że dali nam za wysokie ceny? Ta oferta według analiz jest zupełnie nie do przyjęcia po prostu pod względem nie mówię o ofercie zbrojeniowej, sprzętu wojskowego. Czyli rozumiem, że sprzęt jest dobry, ale za dużo żądają, okay, tak? To jest kwestia jeszcze daleko idących dyskusji, na jaki sprzęt powinniśmy dzisiaj stawiać. No ależ kręci pan wicepremier. No jaki, coś makabrycznego. Na taki, który jest na rynku, jest dobry. Coś makabrycznego. Najpierw mówi, że jest oferta do odrzucenia, że ona jest niekorzystna. Redaktor Rymanowski pyta, ale to znaczy co? Sprzęt jest zły, czy ceny za wysokie? Okazuje się, że to w ogóle jakiś inny ma być sprzęt, więc jak ta oferta jest nie do przyjęcia? No po prostu chcą ten kontrakt rozwiązać. Oczywiście w ramach dozbrajania, ale za to, pamiętaj Staszku, będzie telefon zaufania dla żołnierzy. To no jest tak. Ciekawe, czy on się już dzisiaj nie rozdzwonił, bo ja na miejscu szanownych panów żołnierzy, żołnierek, mam nadzieję, że powinien działać, bo powinni dzwonić i prosić pana Władysława, żeby uprzątnął jednak swój resort ze własnej skromnej osoby, bo to jest proszenie się o nieszczęście, niestety. Czy pan wicepremier Kosiniak-Kamysz jest skłócony z panem Sikorskim, czy pan Sikorski nic nie wie? Bo jak czytałem koreańską prasę po angielsku, żeby nie było, że po koreańsku, to tam powiedzieli, że
te warunki stworzone dla kontraktu polskiego są najlepsze, jakie kiedykolwiek zagranicznemu kontrahentowi stworzono. Specjalnie parlament się zbierał, rząd dyskutował, a wychodzi Kosiniak i mówi, że to jest ktoś musi ratować niemiecki przemysł zbrojeniowy. Wracamy po reklamach. Cóż z tą waszą uchwałą, że jakie ona ma mieć skutki prawne, bo uchwały nie są źródłem prawa, więc na tej podstawie będziemy tak jak do tej pory oceniać, że uchwały czy też orzeczenia podjęte przez Trybunał Konstytucyjny w tym składzie, który zawiera w sobie sędziów dublerów, nie będą przez nas respektowane, bo nie będą Czyli nie będziemy po prostu się zgadzali z orzeczeniami Trybunału i tak się nie zgadzamy. Z tego Trybunału, który nie jest do końca Trybunałem, jeżeli orzeka w składzie z sędziami dublerami. Sąd Najwyższy też nie jest do końca sądem, Trybunał nie jest do końca Trybunałem. A kto do tego doprowadził? 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Próbowali przejąć sądownictwo po to, żeby w razie czego móc bronić swoich, po to, żeby w razie czego każdy sąd orzekał po ich linii. To jest właśnie politycznienie wymiaru sprawiedliwości. Pani poseł, naprawdę, ja wiem, że różne rzeczy można mówić, ale jeżeli sąd nie jest sądem, Trybunał nie jest Trybunałem, to może wy nie jesteście Sejmem, bo to w końcu ten Sąd Najwyższy, ta izba, której pani nie uznaje, zdecydowała o legalności wyborów, więc pani nie jest posłanką. Wybory korzystają z domniemania legalności. A Sąd Najwyższy nie korzysta, prawda? No ten w tym składzie, ta izba, która powołana jest przez, tak naprawdę w skrócie mówiąc, PiS, no nie. No. Dobry wieczór. Ponownie wygląda na to, że trwa w obozie rządzącym jakiś mini casting na mini dyktatorka, bo znamy już posunięcia pana ministra Sienkiewicza, pana ministra Bodnara, samego nadministra ministrów, czyli pana Tuska, a tu nagle się wyrywa pani Anna Maria Żukowska i ona sobie mówi po prostu, skoro już nikt nie uznaje niczego, to my też nie będziemy jako lewica uznawać niczego. Pytanie tylko, kiedy jaśnie państwo przestaną uznawać ceny na stacjach benzynowych, ceny w sklepach spożywczych, historię Polski, kiedy w ogóle wszystko to pozamykają na cztery spusty i nawet tego nie będą chcieli uznać, że to oni. To koło fortuny prędzej czy później musi gdzieś trzasnąć. Na razie to wszystko pęka w szwach, a jak szwy pękną, to ukaże się naga prawda o rządzie Donalda Tuska. To jest program Polityka na deser, telewizja w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Nie chciałbym, Staszku, tego oglądać, jak to wszystko się spruje i naprawdę ukaże się to. Znaczy, tę nagą prawdę to już widzimy, tylko po prostu no, może być chyba jeszcze gorzej i z każdym dniem jest coraz gorzej. Ten bajzel, który się rozszerza w Polsce. Pani Anna Maria Żukowska jest podobno prawnikiem także. Aha. Między innymi i mogłaby rozróżniać... A takim bodnarowym? Czy prawdziwym? Prawdziwym. Prawdziwym. Chyba. I mogłaby rozróżniać, że tak, Trybunał Konstytucyjny nie wydaje uchwał, tylko orzeczenia zwane też wyrokami. Uchwały przyjmuje Sejm i one dotyczą Sejmu, a nie Trybunału Konstytucyjnego, bo takie jest zasady. I jak Sejm powołuje na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to one dotyczą formy, w jakiej Sejm powołuje, a nie tego, w jaki sposób funkcjonuje i działa Trybunał Konstytucyjny, bo to reguluje osobna ustawa. Ja już nie mam zdrowia do tłumaczenia tym prawnikom, łącznie z profesorami prawa, jak to wszystko działa i że to jest bardzo logiczne. Natomiast wszystko to, co oni mówią, jest totalnie nielogiczne, a wręcz można powiedzieć, że to jest kompletna głupota. I kolejna rzecz, domniemanie ważności wyborów. Nie ma żadnego domniemania ważności wyborów, tylko w momencie, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki, to one są obowiązujące. Natomiast o ważności wyborów, po wszystkich protestach, które trzeba uwzględnić, bo można by nie uznać ich za ważne, jeśli byłyby fałszerstwa na wielką skalę, decyduje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Tyle. To dziecko w drugiej klasie podstawówki. No ale to im się nie może skleić. No nie może się skleić, ponieważ już to też powtarzaliśmy wielokrotnie. I pani Żukowska też, myślałem, że akurat ona to wie.
a wygląda na to, że no, jeśli wie, no to tak zwanego, przepraszam, nie wiem jak to powiedzieć, kogo można rżnąć, będąc płcią piękną, bo mężczyźni to rżną głupa, a pani Żukowska, no, no nie wiem, no takiego no bodnarowego prawnika chyba udaje. Prawnik ludowy, to jest taka nowa prawnik kategoria. Prawnik ludowy, bardzo prawnik to ładnie ludowy nazwałeś. To jest też ciekawe, no bo właśnie ta sama izba, o której mówiłeś, uznała ważność wyborów i o tym mówił redaktor Mazurek. Więc no pani Żukowska być może już jest bardzo blisko tego i oni wszyscy, cała ta władza uznania tego, że oni są jednak nielegalni. Po prostu likwidując tę izbę, zachowają się dokładnie tak, jak te zwierzątka, co sobie tam odgryzają pewne części ciała. No jak wiadomo, żmija musi swój własny ogon odgryźć czy ugryźć. Zastanawiam się, do czego to prowadzi. Znaczy, takie łamanie prawa może prowadzić tylko, i taki szacunek wielki do prawa, że pani Żukowska mówi, no to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie będą przez nas respektowane. Ciekawe, no to niestety chyba zmierza do jakiegoś kataklizmu. Krzysztofie, to jest cios w Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza i tych, którzy przygotowali tę konstytucję, bo oni tak to skonstruowali, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa w Polsce i jego orzeczenia są niepodważalne, ale i ostateczne. A nad tym jest pani Żukowska jeszcze. Aha. A nad panią Żukowską jest pan Czarzasty. A. Nad panem Czarzastym jest pan Tusk, nad panem Tuskiem jest kanclerz Scholz, nad kanclerzem Scholzem no chyba jest jeszcze Ursula von der Leyen, więc to co ty mówisz, to okej, okay. Ale jeśli pani Żukowska, aha, mówi, że nie będzie tego robić, to w konstytucji jest, jestem przekonany, że jest zapisane, że jak Żukowska mówi, podżet, musisz poszukać podżet. A gdzie tę poprawkę przyjęto, kiedy? Na zarządzie głównym chyba Nowej Lewicy. Kurczę, w domu pana Czarzastego przedwczoraj. Ja tę konstytucję dość dobrze znam i tej nowelizacji nie zauważyłem. Ale widzisz, może ona w konspiracji była przyjęta. No, no tak, no zwłaszcza, że lewica się szykuje na taką troszkę chyba partyzantkę, ale nie wiem, czy przeciwko Polsce, czy przeciwko rządowi Donalda Tuska. Ale zauważyłeś na przykład KRS, Krajowa Rada Sądownictwa. Też była neo-KRS, weszła pani Gasiuk, już się zrobiła prawdziwa, legalna KRS. Wzięła tam pieniążki, tam te 14 tysięcy czy ileś. I oczywiście jak wyszła, to powiedziała, że nie, nie, to jest neo. Znaczy pieniądze też są neo, ale pieniądze nie śmierdzą. Ale daje się płacić nimi. Daje się płacić. Nie kwestionują tego, jak się zapłaci. Ale też mogą nie respektować pewnych cen sklepów. Ale w sklepie na przykład. Na przykład nie muszą respektować. Aha. Coś ty. No to teraz pan Borys Budka, który dawno się nie pokazywał, podobno, takie chodziły słuchy, zakazał innym działaczom Platformy, z wyłączeniem pana Donalda Tuska oczywiście, mówić cokolwiek o spółkach Skarbu Państwa. No ale teraz wytłumaczy, jak to jest, dlaczego jest tak. To on w Kętrzynie był schowany? Gdzie był? W Kętrzynie, w tym bunkrze? Pan Budka? Tak. Chyba w jakiejś budce raczej takiej. Aha. Z lodami. Teraz to jest prawdziwa budka z lodami. Czy wszędzie będą konkursy? Czy będą konkursy w PKP, czy będą konkursy w PZU, czy będą konkursy w KGHM? Bo na przykład giełda papierów wartościowych została obsadzona bez konkursu. Wszędzie tam, gdzie statuty to przewidują, czy jest taka możliwość, będą konkursy, chyba że jest potrzebne bardzo szybkie działanie. Bo przypomnę, że są takie sytuacje, w których no na przykład jak w PWPW, na 18 grudnia, czyli już po tym, jak uformowano papierów wartościowych. Tak, była szykowana stara rada nadzorcza, która miała podjąć określone zobowiązania finansowe i tam trzeba było bardzo szybko działać. No. Działania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa mogą spowodować, żeby chociażby w radach nadzorczych, w zarządach spółek były również zachowane kwestie parytetów płci i do tego zobowiązałem się wobec premiera. Parytety płci są bardzo ważne, ale też są ważne parytety dotyczące znajomości danej branży, kwalifikacji. Oprócz parytetów płci musi być znajomość, prawda, danej instytucji, tak, danej spółki. To jest bardzo istotne, dlatego te konkursy. Pani Monice, znowu się wszystko poplątało. To chyba od nadmiaru obuwia. Nie chodzi o znajomość branży, jakiej dotyczy spółka, tylko znajomość z panem Borysem Budką lub z panem Donaldem Tuskiem lub z panem Sikorskim, Kierwińskim, czy na przykład no teraz Rostowskim, to już nie, ale kiedyś córka pana Rostowskiego, no też troszeczkę po znajomości dostała się do resortu pana Sikorskiego. Pan Budka udaje... A kiedy on się urodził? W 21 czy w 22 roku? Myślałem, że w wieku. Roku. Pan... Bo mi wygląda na jednoroczniaka.
Ja myślę, że na jednorożce. Ale serio, Krzysztofie, pan Budka jest na tyle już młody, że powinien wiedzieć. Na Heroda za młody. Że nie ma lepszego sposobu oszukiwania opinii publicznej niż przeprowadzanie konkursów, które można dowolnie wygiąć po prostu. W każdym sklepie można kupić taki konkurs. Ale rzeczywiście, ustawiasz konkurs pod konkretną osobę i nikt inny nie spełnia kryteriów. Nikt po prostu. Na przykład ma biegać, prawda? Potrafi udzielić wywiadu w krótkich spodenkach. Jednocześnie. I słońce Peru odbija mu się na czole. No właśnie, bo włosy mu nie zawiewają, bo tak wyszły. Tak. Idealnie się nadaje na przykład na prezesa Orlenu. Tak jest. Prawda? Dlaczego nie? I cały problem z początkiem lat 90. w Polsce był taki i w samorządach wszędzie, że i później też oczywiście, że jeśli ktoś organizował konkurs, to zwykle było to totalne oszustwo, ale był kwit czego? Przecież zrobiliśmy konkurs. Ale że wygrał nasz i nikt inny się nie nadawał ale do wygranej. Zauważ, tak, to jest absolutnie oczywista oczywistość. Natomiast pan Budka tu się zastrzega, że tam, gdzie będzie potrzebne bardzo szybkie działanie, konkursów nie będzie. A szybkie działanie jest potrzebne dokładnie jak w tym starym dowcipie, w ogóle 50 wódki, się prosi barmana, barman mówi polewa, no i dodaje się ten tekst. Polej człowieku, zaraz, bo zaraz się zacznie. O, myślałem, tak, to, albo zanim się zacznie. Że chciałeś zacytować wybitnego ekonomistę po Oksfordzie, czyli kolegę Radka Sikorskiego, Nikodema Dyzmę, który wprawdzie tego nie wymyślił, ale powtórzył, że umiejętność zarządzania to umiejętność podejmowania szybkich decyzji. No i coś w tym jest. W tym dowcipie, który tak nieudolnie próbowałem opowiedzieć, rzecz polega na tym, no polej, bo zaraz się zacznie, a kiedy pan zapłaci, o, już się zaczęło. I też trzeba szybciutko teraz do tych spółek pakować, bo zaraz się zacznie. Bo zaraz jakiś, przepraszam, wariat czy wariatka z Gazety Wyborczej, chociaż tam akurat takich nie ma, żeby byli na tyle wariatami, żeby pytać pana Budkę o tego typu kompromitujące sprawy, ale w końcu ktoś zapyta. No, już nawet pytają o panią Roguską. Pamiętasz takie nazwisko? Szefowa gabinetu politycznego pana Marcina Kierwińskiego już dostała fuchę w spółce. Tak. I to chyba w tym PWPW właśnie. I to właśnie chyba ta. A to dlatego Borys Budka mówił, że tu trzeba szybko. Tak. I ciach. Trzeba szybko. I już może bez szybko. Pracy była, wiesz, może pan Kierwiński po prostu miał to obiecane od pana Tuska za wejście policjantów do Pałacu Prezydenckiego. To pan Budka to jedno, ale tam przecież wiceministrem jest pan Kropiwnicki. No tak. Robert. No tak, który, właściciel 10 lub 11 mieszkań już. Który. 11. Palce mi się kończą. Chyba tak. Już tak, bo trzeba. Tak. Trzeba unuk uruchamiać, więc wszystko to będzie tak regularnie. Jedna jest tylko sprawa, która może zaprzątać uwagę Polakom, ale nie tam panu Budce czy komukolwiek. Czemu te spółki mają służyć? No bo jeśli chcecie je sprzedać, a dużo jest takich zapowiedzi, to właściwie. A to chyba bez załogi wtedy, prawda? Wtedy odprawa. Myślę, że to aż tak dobrze będzie, że na przykład, nie wiem, no, jakiś polityk Platformy dostanie fuchę w spółce i sprzedadzą spółkę razem z nim? A nie, to jest niemożliwe. Odprawa jeszcze przecież. A oczywiście, nie, to jest niemożliwe. No. To jest przypadek pana Gramatyki, który tam króciutko i kupa kasy. Tak, o Jezu. Wielka kupa, bo to tak, naprawdę, tak się robi. Kasy, nie, no skąd? Ja nie znam takiej firmy na Zachodzie, z takim samobójczym dążeniem, żeby chciały kogokolwiek łącznie z samym Borysem Budką jako szefem czegokolwiek. No to teraz o spółkach wypowie się jeszcze i o tych nowych absolutnie wzorcach obsadzania miejsc w spółkach państwowych wypowie się pani minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Wyborcy przypominają słowa Szymona Hołowni o tłustych kotach i pakowaniu kuwet i pytają, gdzie są zapowiadane standardy w spółkach i instytucjach. Będziemy chcieli jako nasze środowisko wrócić do naszego programu Spółki Skarbu Państwa do remontu, w którym mówimy o programie Kropka, o ustawie, o Krajowym Rejestrze Osób Eksponowanych Politycznie, ale także o komitetach niezależnych nominacyjnych. Taki działa, ale on na pewno wymaga większej transparentności. Pani minister, to wejdę w słowo. Zwiększenia liczby konkursów na te najbardziej eksponowane stanowiska. Bo media przytaczają sprawę pana Michała Gniatkowskiego, powołanego do Rady Nadzorczej Enei,
który startował z listy Trzeciej Drogi w Poznaniu. To jak pani na to odpowie? Czy przynależność jakakolwiek nie może też być powodem do dyskryminacji? Oczywiście, że nie no chyba, że jest to przynależność do Prawa i Sprawiedliwości albo do Solidarnej czy suwerennej Polski, teraz? Tak, ewentualnie do Konfederacji, no to tam może. Ja chcę pani Paulince zadedykować prozę. Autorem jest oczywiście nasz najwspanialszy, najpiękniejszy i najcudowniejszy marszałek Sejmu w dziejach tysiącletniej Polski, jakby powiedział pan Sikorski. Pan Szymon Hołownia w kampanii mówił tak pięknie: nie będzie w spółkach Skarbu Państwa ludzi Hołowni, nie będzie ludzi Tuska, nie będzie ludzi Kosiniaka czy Czarzastego, bo polityka to nie sklep meblarski, Boże, do którego idzie się po stołki, żeby później rozdawać swoim znajomym konfitury w spółkach Skarbu Państwa. Przepraszam, wzruszenie i teraz najlepsze. Nie wejdziemy w koalicję z żadną partią, która nie zgodzi się na przyjęcie takiej ustawy. Szymon Hołownia. Ale to działa i to w najlepsze w ogóle. I nikt się tym nie przejmuje. I weszli. I w koalicję weszli. No. Oczywiście. Niesamowite. Jak można z własnej, przepraszam, twarzy robić coś cholewa, na kształt cholewy? Cholewa jest zbyt przyzwoitym przedmiotem. Owszem. To owszem. Się robi coś znacznie gorszego. No, znacznie gorszego. Niż cholewę. Mniej gładsze, że tak powiem. Tak. Bardziej chropowate. A ta hipokryzja, ale, wiesz, no zawsze była w polityce hipokryzja. Bo tam zaczynają mówić ci, którzy tam znają panią Henning-Kloskę bliżej, i to pytanie padło, my tego nie pokazaliśmy, ale ono padło. Dlaczego, jak ktoś chce robić karierę w resorcie pani Henning-Kloski, to musi być z Gniezna albo z Konina? Czyli, naprawdę tak jest? Czyli z okręgu, gdzie pani Kloska no, mieszka i kandydowała. I ona mówiła, że no nie, no skąd? Ale jak wymienisz, no z Gniezna, nie ileś skąd, nazwisk, tylko z Gniezna i z Konina. No. Ileś nazwisk, że oni stamtąd właśnie pochodzą, to znaczy, że przejeżdżali z tragarzami. Oczywiście, jestem z Gniezna, nikt mnie nie zna, ale pani minister, owszem, no przecież przepiękna historia. Jak teraz jeszcze sobie przypomnę te słowa pana Szymona Hołowni, już w roli marszałka Sejmu, kiedy mówił o tych tłustych kotach i pakowaniu kuwet, no to będę wiadomo, że koty tych kuwet oczywiście nie pakują, ale skoto... Jedno z najgłupszych powiedzonek, jakie no, można wymyślić. Chociaż rzeczywiście tutaj rywalizacja jest spora, no i bardzo wzruszające, równie wzruszające jak te słowa pana Hołowni z kampanii i to, co się teraz dzieje w tych spółkach, słowa pani Henning-Kloski na początku materiału. Będziemy chcieli wrócić do naszego programu. To gdzie byście byli z tym programem? A dlaczego nie wrócili, tylko będziemy chcieli? Czas przyszły niedokonany. No będziemy chcieli, tak, bo i potem będą się tak tłumaczyć. Myśmy chcieli wrócić, ale jak można wrócić do programu, jeśli się go jeszcze nie zaczęło realizować? Znaczy co, już po prostu koniec, kaput, tak, niestety. Podpowiem pani minister z uwagą dla Borysa Budki, że to jest nieprawidłowo, tym razem językowo. Chcą się cofnąć do tyłu. No tak, ale wiesz co, jest taki człowiek, który to potrafi absolutnie. A przynajmniej sprawia takie wrażenie po kolejnych swoich wywiadach, to jest pan Tomasz Trela z Lewicy. Mówiliście państwo o rozbuchanej administracji, gigantycznych wydatkach na kancelarię premiera, na ministerstwa. Więc ja zapytam pana wprost, jak to jest możliwe, że pani minister Henning-Kloska ma 7 zastępców? Każdy z nich ma samochód. Każdy z nich ma kierowcę i zastanawiam się, jak to się ma do państwa zapowiedzi sprzed wyborów. Kto w ogóle dopuścił do takiej sytuacji? Czy, jak pani wie, nie jestem członkiem rządu, mimo no tego, jasne, że ale mnie pani jest tutaj pan próbuje... członkiem koalicji nie, rządzącej. Oczywiście, że tak. Oburza to pana, czy nie? Ktoś powinien się tym zająć, czy nie? No bo jeżeli obywatel słyszy 7 wiceministrów pani Kloski, to ręce opadają. To znaczy, ja powiem tak. Ja jestem zwolennikiem, żeby administracja była nierozbuchana i mam nadzieję, że jak przygotujemy nową ustawę o działach i będzie zmiana pewnych zakresów kompetencji działań, to ta administracja zostanie odchudzona. Tak, tak, nie, no na pewno będzie odchudzona, ja ale tak pani zrobię. Kamila Biedrzycka nagle trochę mało zorientowana. Kto do tego dopuścił? To ona nie wie, kto tworzy rząd, znaczy co, przyswaja na razie sobie te nazwiska tych 123.
już ministrów i wiceministrów, bo już mamy 123, a pan Kowal jeszcze wciąż tam w kolejce stoi i liczy na to, że ktoś go wpuści do rządu. Spokojnie, panie pośle Kowal, to w ogóle bez problemu, tam czy 123, czy 130, to jest żaden już, problem. Ja już nie mogę słuchać tych głupot o ustawie o działach, która sprawia, że musi być 7 ministrów, wiceministrów w Ministerstwie Klimatu na przykład. Przeczytajcie sobie do cholery tę ustawę o działach. Tam nie ma nic o tym, ilu ma być wiceministrów w każdym resorcie. Jest natomiast, czym się ten każdy resort zajmuje i jakie zadania ma realizować. A to, czy minister z tego resortu powierzy tę funkcję jednej osobie, nikomu, sam będzie robił, to nie jest zapisane. Może to robić jedna osoba, dwie osoby. Może ktoś im to wcisnął. No może na przykład na posiedzeniu rządu przyszedł ten słoneczny Peruwiańczyk i powiedział po prostu, tam sobie doczytajcie, albo lepiej nie czytajcie, to już za mnie pan Kierwiński przeczytał, on wam powie. I Kierwiński stał i powiedział, jest o działach, no niestety nic nie możemy zrobić. Myślę, że ktokolwiek z nich by sprawdził to. I wiesz, że nawet Grzegorz Schetyna, który przecież doskonale wie, że to jest lipa, że się posłużę tym Józefem Bąkiem. Tak. Że to jest kompletna lipa, to on też mówi, że my nic nie możemy zrobić, dopóki nie zmienimy ustawy o działach. No do diabła, przecież to nie jest krótka ustawa, ale też bez przesady i tam jest wszystko napisane. No. Ciekawe, pan Trela taki w ogóle jest niezorientowany. Pamiętam, kiedyś zadano mu pytanie, w ilu zespołach sejmowych zasiada i nie był w stanie się doliczyć. Jak dziennikarz zaczął dociskać, no jak to zapisał się pan do tych zespołów sejmowych, panie Trela, i pan nie wie, gdzie pan jest. Tak już taki przyciśnięty do ściany. Wszędzie mnie chcą. Nawet nie. Nie. Powiedział, że no bo tak jest tak przy tych zespołach, że jak kolega zakłada jakiś zespół, to prosi, żeby się zapisać, żeby nie było głupio, że tam sam będzie siedział. Dosłownie. No to pan Trela się wszędzie pozapisywał, a potem miał nieprzyjemności. Na koniec wywiadu powiedział, nie, to ja się jednak wypiszę, to jednak koledzy mnie, no, zrobili mu to, co na lewicy jest w cenie. Co z tego wynika, o czym mówisz? Powinien powstać najważniejszy zespół z tych wszystkich, zespół do spraw zespołów. A oczywiście, że oczywiście. Oczywiście, tak jak przy trzeciej drodze miała działać taka komórka, która miała łączyć pracę sztabu PSL-u ze sztabem pana Hołowni i tam miał być koordynator, który będzie się zajmował ich komunikacją. Nie wiem, czy w końcu był a ktoś ta taki, ich aplikacja, jak ona się tam nazywała. Jasmina, ta niedziałająca. Przypomnijmy jeszcze raz panią minister klimatu, bo dostała konkretne pytanie akurat od naszego redakcyjnego kolegi Macieja Zemły z telewizji w Polsce. No ale jej się bardzo śpieszyło, nie wiadomo, siusiu czy coś tam gorszego. Pani minister, jedno krótkie pytanie. Maciej Zema w Polsce.pl. Co z zmrożeniem cen energii po 1 lipca? Pracujemy nad rozwiązaniem w tym obszarze. Jaki będzie zakres pomocy dla gospodarstw domowych po 1 lipca, jeżeli chodzi o prąd? Pani minister. Na spotkanie. Przepraszam, naprawdę. Znowu odwołam się do nikodemadyzmy. No. Jak nie chciał czegoś załatwić, a jednocześnie podać do wiadomości, że nie chce, to mówił, że mówcie do swoich tam dyrektorów, że sprawa jest w załatwianiu. I ona w załatwianiu może być nawet 1000 lat. I to jest to samo. No tak. Tak, no bo pani tutaj minister klimatu dostała konkretne pytanie, to nie po raz pierwszy, bardzo się miga. Dzisiaj tam w jednym z wywiadów powiedziała, że no pracujemy, widzicie, rozumicie, staramy się, debatujemy. Tak, to jest takich teraz urywamy takie sobie rękawy razem z rękami. Tak, dokładnie tak. Ale zakończyła to wszystko tym, że a tak naprawdę to chcielibyśmy po prostu rozwiązać problem, a nie walczyć z przyczynami problemu, a przyczynami problemu jest to, że w Polsce nie ma czystej zielonej energii. Czyli tak mniej więcej za tydzień, dwa sprawa powinna być załatwiona, zwłaszcza jak się weźmie za to pani Henning-Kloska, która przez jeden wieczór przysunęła wiatraki z 500 metrów na 300 do zabudowań, a jak teraz będzie chciała, to i w domu trzeba będzie mieć wiatraki, bo akurat ten rząd, no dlaczego ma respektować cokolwiek, skoro, jak już pani Żukowska powiedziała, nie musi respektować niczego i po prostu lata powiewa. Czy oni są miłośnikami malarstwa Andrzeja Wróblewskiego, kolegi Andrzeja Wajdy ze studiów skądinąd malarskich, znakomite malarstwo, gdzie te postacie wszystkie głowę mają na plecach, to z innych dramatycznych powodów akurat, ale u nich tak to wygląda. Tak to niestety wygląda. Na koniec znowu pan Władysław Kosiniak-Kamysz, ponieważ dochodzą
do Polaków, czy dochodzą Polaków słuchy, że największa w polskiej historii inwestycja zagraniczna, czyli fabryka półprzewodników Intela, amerykańskiego giganta pod Wrocławiem, jest zagrożona, bo rząd będzie myślał, negocjował, coś tam. Proszę bardzo, pan wicepremier. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, o inwestycje Intela, zmiana rządu w Polsce zmieniła rzeczywistość inwestycyjną na lepsze. Przywracanie praworządności, tworzenie lepszych warunków, nawiązywanie kontaktów na nowo. Tak jak choćby bardzo ważna wizyta ministra Sikorskiego i rozmowy z panią minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, gdzie też poruszył kwestie, które do tej pory na tak wysokim poziomie, w tak jasny sposób nie były poruszane, czyli odszkodowań za straty wojenne poniesione przez Polskę. Wracamy do bycia głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej, wracamy do głównego stołu. Dziś miałem przyjemność spotkać się z ministrem Hetmanem. Amerykańskie firmy chętnie rozwijają swoją działalność w Polsce, a przewidywalny i przejrzysty klimat inwestycyjny ma fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju naszych silnych dwustronnych relacji między USA a Polską. Króciutko, jedno realne osiągnięcie. Niech podpiszą, zawrą te kontrakty na konto tej ekipy. Ale to wszystko, jest... wszystko po prostu, że tak powiem, się sypie. No ciekawe, co powiedzą mieszkańcy Wrocławia na to, że ta fabryka moim zdaniem prawdopodobnie nie powstanie, bo jak już słyszę od tego rządu, że jakieś będą negocjacje. Kosiniak chce wywalić kontrakty z Koreańczykami na wielkie dostawy uzbrojenia. Intel prawdopodobnie zawieszony. CPK wszyscy robią, żeby wszystko, żeby to zakopać. Zobaczysz. Proszę? Zrobią na Słowacji. No ale nie ci oczywiście, tylko Amerykanie. Amerykanie. Tak, a pan Mark Brzeziński jako niesamowicie bystry ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie się uśmiechał, będzie dziękował, będzie się całował i nic z tego nie będzie wynikało dobrego ani dla Polski, ani dla Stanów Zjednoczonych. A trzeba odpocząć od tej atmosfery. Zapraszamy na reklamy i za chwilę wrócimy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w czasie, kiedy za naszą granicą trwa wojna, gdy nawet dzisiaj dochodzi do zmasowanego ataku na ukraińskie miasta przez rosyjskiego agresora, obecną pisowską opozycję prawie w ogóle to nie interesuje. Zobaczcie, ławy są puste, zaledwie kilka osób na prawie 200 osób posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór po raz trzeci. Czy pani Klaudia ma jakąś wadę wzroku, bo jej własni koledzy tak samo ją zignorowali i teraz to jest cud logiki i wszystkiego, żeby nie zauważyć związku przyczynowego między występami pani Klaudii Jachiry a pustą salą w tym czasie. To jest związek tak mocno zdeterminowany i określony, że tu już nic nie trzeba dodawać. Wychodzi pani Jachira, jest pusta sala. To jest sąd syntetyczny a priori, gdybym się miał kantem posłużyć. Jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Krzysztof Fezet. W dalszym ciągu dobrego wieczoru państwu życzymy. Mam duży ból głowy z panią Jachirą, bo nie wiem, czy mówisz, że może problemy ze wzrokiem. No może tak być. No jeśli hasło Bóg, honor, ojczyzna, ona czyta jako Bób, humus, włoszczyzna, a z drugiej strony no mówi, że ojczyznę gdzieś tam ma w głowie, w sercu, no to by pasowało, to by było logiczne, że ten humus tam się dostał do tej głowy. Zresztą kiedyś siedziała w Sejmie i tam coś sobie z tej głowy nawet przez chwilę chyba wyjadała, więc to możliwe, że to jest humus. Humus by dużo tłumaczył, ale chyba jest jeszcze gorzej, że użyję twojego ulubionego zwrotu, go sobie na chwilę pożyczę, bo przecież pani Jachira musiała widzieć, no skoro widziała, że w ławach poselskich PiSu jest pusto, to musiała też widzieć, że w ławach poselskich Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i Konfederacji też jest pusto. Znaczy albo po prostu, no nie wiem, no nie, moim zdaniem medycyna jest bezradna jednak. Chyba że ma przekonanie pani Jachira, że kiedy ona wchodzi na mównicę sejmową, to wszystkie kamery, które są na sali sejmowej, natychmiast automatycznie zwracają się na nią, jako na postać, no takiej być może nawet przyszłej królowej Polski, kto wie,
Myślę, że tak o sobie myśli, a już na pewno myśli o sobie w kategoriach królowej internetu. Choć nie jest oczywiście i nawet no, tak, nie jest, przepraszam, taką nawet żabką, którą jakby człowiek pocałował, to by się zmieniła w księżniczkę. Zresztą jakby tę żabkę pocałować, to moim zdaniem by się zmieniła w jeszcze mniejszą żabkę. I tak lepiej nie całować, bo zniknie. Albo w jeszcze większą. Albo w jeszcze większą ropuchę. Czy tam żabkę. Czy to jest kwestia tylko ego i narcyzmu, czy to jest kwestia jakichś zawirowań podsufitowych? Nie, tu jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ nikt dosłownie w Sejmie, łącznie z najbliższymi przyjaciółmi pani Klaudii, nie uważa, że ona jest poważną osobą. W związku z tym musieliby sami sobie zaprzeczyć, no bo to jest głębokie przekonanie, że uważają. Ale wsadzili ją osobę na listy, znaczy zieloni ją wsadzili. Ale przecież takie osoby też są potrzebne. A kto by te jaja robił po prostu? Ona jaja robi? Na co? Pani Lubnauer jaja, ale to nie robiła, to przynosiła. I w związku z tym oni mają tam w głowie poustawiane, że Klaudia Jachira, a to zabawa. No to będziemy sobie w kuluarach, w restauracji sejmowej i tak dalej. A propos restauracji, może powinna przed salą tą główną plenarną wisieć taka karteczka, jak czasem wisi, na przykład kiedyś tak bywało, na wczasach wisiała karteczka stołówkowa. Co dzisiaj na śniadanko, na obiadek, na kolację? To może też powinna wisieć na przykład tam dzisiaj o tej powiedzmy 13:30 Klaudia Jachira, tak? I wtedy wszyscy, o, dobra, można iść do bufetu i tak dalej, i tak dalej. Może potrzebne żeby są ostrzegać? Tego typu kartki. No takie, to by było takie troszkę ostrzeżenie, ona by się cieszyła, że jest jej nazwisko tam, a sala by była pusta. Ale może oni tak, bo przecież to jest teraz układ, z marszałkiem Hołownią to w ogóle nie ma problemu. I może oni tak podpuszczają panią Klaudię, żeby ona zabrała głos, a potem myk, myk i ich nie ma. A, to też jest możliwe. No, niesamowite. No, ale pani, to, przepraszam, pani Klaudio, ale to... Też chciałem coś powiedzieć do pani Klaudii. Się proszę, ja ci ją oddaję. Że ci pani koledzy to świnie są po prostu. No, a ten co dzwonił i się przedstawiał, nie wiem, to nie był kolega, za dziennikarza BBC i pół godziny tam... A ona na to, może się mówimy na kawę, jak pan będzie kiedyś w Warszawie. A co chciałeś powiedzieć o pani Klaudii, że? Żeby sprawdziła, co widać po prostu w czasie wystąpień i żeby te kamery najpierw następnym razem, jak będzie tak potwornie ściemniała, to niech najpierw wykręci albo zasłoni, czy tak jak w czasie napadu na bank po prostu, najpierw jakąś bank, naklejeczkę, nic nie widać, widać tylko ją i ona wtedy może mówić, gdzie są posłowie PiSu, a tam będzie pusta sala. Aha. Musi to zrobić, musi, bo inaczej no się tak kompromituje. Co w przypadku pani Jachiry, i tu znowu się kłania logika, i być może nawet sam Immanuel Kant, wydawało nam się to, no przyznaj się, wydawało ci się to niemożliwe, żeby pani Jachira jeszcze się bardziej skompromitowała niż wcześniej, prawda? Tak jest. No ja tak samo. A poza tym to jest klęska dla pani Klaudii, przecież ona żyje z pokazywania się. Jest aktorką, wprawdzie lekarką, no ale tam zawsze. I teraz... Aktor bez widza to jest katastrofa. No, no jest. No i to jest to słowo, które zamyka jak na razie karierę polityczną pani Klaudii Jachiry. Tymczasem karierę no, akurat w spółeczce, że tak powiem, państwowej zamknął przed córką pani Róży Marii Barbary Thun und Gräfin von Gräfin und Hohenstein. Patrz, tak dawno jej nie mówiłem, żebym zapomniał. Von Thun und Hohenstein. Ja, no w każdym razie córki tej pani karierę, Unzuweiter, zamknął pan Donald Tusk. Oczywiście, oficjalnie będziemy słyszeć, że no, pan Tusk jest przeciwko nepotyzmowi. A jaka jest prawda, to powiemy po tym materiale. W koalicji aż zawrzało. Ujawniono kulisy zwolnienia córki Tum. Zdecydować miał sam Tusk. W Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku wicedyrektorki została ostatnio zatrudniona córka europosłanki trzeciej drogi Polski 2050. Maria Thun ma duże doświadczenie w branży e-usług. Została zatwierdzona na stanowisko wicedyrektorki COI zarówno przez Gawkowskiego, jak i Dramatykę. Tyle, że kiedy o wszystkim dowiedział się premier, miał wpaść w złość i uznał, że trzeba będzie całą sprawę odkręcić. Kazał ją zwolnić i nie było z nim o tym rozmowy. Uparł się i koniec, powiedział Onetowi jeden z polityków lewicy.
No, jako się rzekło, na pewno będzie to przedstawiane i założę się, że trzy razy osobiście Donald Tusk o tym wspomni. Patrzcie, co zrobiłem córce Róży Thun. Znała się na rzeczy, ale ponieważ ma nazwisko Thun, to nie będzie absolutnie się zachowywać. Chociaż córka pana Tuska akurat swojego czasu na tym właśnie nazwisku Tusk, no, że tak powiem, pojechała bardzo wysoko w dziedzinie zarabiania pieniędzy, bo akurat tak się stało, że jak pan Tusk został premierem, to różne firmy odzieżowe, które, którym zależy na rynku polskim, się zwracały do niej, mówiły: pani Kasiu, pani taka świetna, no ale ja mam nazwisko Tusk. Być może tak te dialogi wyglądały. Tak, tak, my wiemy właśnie, ale pani Kasiu, pani taka ale świetna, taka miliony ładna. Miliony Tusków są w Polsce. Pani tak się zna na tej odzieży. Ja na odzieży? Tak, pani się zna na odzieży. My pani gwarantujemy, że pani się zna jak nikt. No i stronka rzeczywiście wystartowała. Została wielką influencerką pani Katarzyna Tusk. Natomiast tu przecież nie chodzi o walkę z nepotyzmem. Doskonale sobie obaj z tego zdajemy sprawę i państwo zapewne też sobie z tego zdają sprawę, a już na pewno Donald Tusk. Tylko o to, że po pierwsze jest to zemsta na pani Róży Thun za to, że swojego czasu przeszła, tego się nie robi, z Koalicji Obywatelskiej do partii pana Hołowni. I druga rzecz, chodzi o grillowanie lewicy, która sobie tam za dużo pozwala. Pani Magdalena Biejat wprawdzie nie jest w tej części rządowej lewicy, ale tutaj coś krytykuje, tutaj gdzieś chce gdzieś wystartować. Takie łubudu. Tak, łubudu. No panie Krzysztofie Gawkowski, przecież pan podobno jest, ja to powiem cichutko, żeby nikt nie usłyszał, pan jest wicepremierem podobno. I pan się tak daje, przepraszam, jaśnie panu. Ktoś tu kompletnie nie zna Donalda Tuska. Chyba tak. Donald Tusk temu swojemu otoczeniu powiedział: słuchajcie, potrzeba mi kogoś, kogo trzeba wywalić, żeby pokazać, jaki jestem stanowczy, antykorupcyjny i tak dalej. No a to akurat mamy tu. Akurat dobrze się składa. Pannę Thun, czy tam córkę tak. Róży Thun. Zobacz, ile tu rzeczy naraz można połączyć, to wywalimy ją i spokojnie. No, tak, no jasne, wywalamy ją. Tak. A kto to? A Gawkowski to lewica. A to ten, co tak wicepremierem chciał być, no to sobie teraz poczuje siłę premiera. Założę się o wiele, że pan Donald Tusk nawet przez sekundę nie pomyślał, że to jest walka z nepotyzmem. No bo po co? Przecież to nie na tym miało wszystko polegać. Z takich ciekawostek dotyczących tej sprawy warto odnotować, że pani Maria Thun, córka słynnej pani Róży, wysłała swoje CV do pana Michała Gramatyki. Akurat no, od partii pana Przypadkowo kolegi partyjnego. Pani matki, pani Marii, i pan Gramatyka jako wiceminister cyfryzacji przesłał te papiery do pana Gawkowskiego. Pan Gawkowski zobaczył, no jak Gramatyka, no jakiś układ chyba musi być wewnętrzny, musi mieć minister zaufanie do wiceministra i wiceminister do ministra. Rąsia myje i przychodzi Tusk i mówi: a ja was obu na jednym palniczku. Dwie sroki za ogon, obie. No i komunikat połamane. Do wszystkich potencjalnych zdrajców: będzie tak z wami, z waszymi rodzinami, jak z panią Różą, więc uważajcie. Tak, uważajcie na siebie. A teraz na chwilkę o nowych twarzach Orlenu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen został profesor Wojciech Popiołek, prawnik specjalizujący się w prywatnym prawie międzynarodowym. Suwerenem nie są wyborcy. Suwerenem są wartości znajdujące się w prawie, a na straży tych wartości stoją niezależne sądy, niezawiśli sędziowie. Nie no, prawnik po prostu, tak już chodzi mi teraz o, że tak powiem, polszczyznę, to jak z tych wszystkich takich najlepszych amerykańskich filmów, prawda? Tam staje prawnik i też jak wygłasza mowę, to myli mu się wszystko. Duka jak nie wiadomo kto, znaczy w komediach tak jest, ale ja przepraszam, no zacytuję. Suwerenem nie są wyborcy, suwerenem są wartości znajdujące się w prawie, a na straży tych wartości stoją niezależne sądy, niezawisłe, niezależne i niezawiśli, niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. Tak to brzmiało w całości. Ale to nie jest kasta? Kaściutka taka. Ale w konstytucji się zdaje, jest napisane, że gdy się tak przywiązałeś do tej konstytucji, naród. Gdzie masz koszulkę konstytucja? Przywiązałeś się niepotrzebnie. Ale chociaż od tuła. Przecież to już pani Małgorzata Gersdorf zrobiła te wykładnie parę lat wcześniej. Ona też powiedziała, że nie jest żaden naród, żaden suweren. Suweren to są właśnie paragrafy, przepisy, takie rzeczy. Wprawdzie trudno sobie wyobrazić, żeby kawałek papieru i coś tam napisane było suwerenem, bo to zwykle jest podmiot. A też Gazeta Wyborcza, też niby kawałek papieru, a też chce za całego suwerena tę pedagogikę wstydu i suwerenowi właśnie ją
wtłaczać do głowy, to przecież jest kawałek papieru. No. I jeszcze to ten tekst, że wartości, no naczelną wartością jest naród właśnie. Mm. Ale to nie przechodzi przez głowę, bo... Piękna moim zdaniem definicja kasty sędziowskiej, dokładnie. Czy szerzej nawet tych wszystkich, którzy tę kastę prawniczą tak chcą tworzyć. Bo jeśli suwerenem nie są wyborcy, tylko suwerenem są wartości, a tych wartości strzeżemy my, to znaczy, że państwo to my, ale już my. I w związku z tym możemy robić z prawem, co chcemy, bo my jesteśmy i... jak to było w rejsie, twórcą i tworzywem tak, jednocześnie. Tak, chociaż tam padało zdanie, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. A tu można, a proszę tutaj, bardzo. A tutaj można, mamy taki oto rejs. I byłoby to z pewnością zabawne, gdyby jednak nie było tak straszne i nie przynosiło tak strasznych konsekwencji, na przykład dla panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. No teraz ale też jeszcze się dowiemy, dlaczego się. Tak. Dlaczego może tak być. Tak, teraz się dowiemy, dlaczego ci sędziowie właśnie tacy powinni być, jak są. Proszę dobrze słuchać. Czy Trybunał Konstytucyjny, przywrócenie porządku jest jednym z tych elementów, do których się zobowiązaliśmy w czasie kampanii wyborczej? Przywracanie praworządności to też kwestia właśnie trzech sędziów dublerów, którzy zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym. To też kwestia kolejnych trzech sędziów z nadania politycznego, których wypowiedzi tak naprawdę dyskwalifikują te osoby jako niezawisłych sędziów Trybunału i to ich status jest do zakwestionowania z tego też powodu. Jako niezawisłych sędziów Trybunału, jako niezawisłych sędziów Trybunału. Niezawisłych, czy przepraszam. Ale komu oni nie zazdroszczą? Właśnie. Sędzia musi być zawisny. Według tej definicji są sędziowie zawisni. Pani posłanki o dość trudnym nazwisku, mam nadzieję, że nie przekręcę, pani Katarzyny Uberhan. Z Poznania. Tak, to Poznania bym nie przekręcił. Poznania bym nie przekręcił. Myślisz, że to jest taka dominująca wiedza prawnicza, że sędziowie nie mają być niezawiśli, a może to o to chodzi. A niezawisłość sędziów to już można do kosza też sobie, jak konstytucję, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, wybrane izby i teraz jeszcze niezawisłość. Trzeba jakoś tak dyskretnie gdzieś tam zmienić, najlepiej w konstytucji, bo tam jest mowa o niezawisłych sędziach. Nikt by się chyba nie zorientował, szczerze mówiąc, gdyby przyjechał z zagranicy do Polski, zobaczył na przykład sędziego Żurka czy sędziego Tuleje, jakby się dowiedział, że w konstytucji jest napisane, że sędzia ma być niezawisły, to sam by poprawił tę literówkę. Niezawistny ma być taki Tuleja. No. Niezawistny. Ale tu wielu przedstawicieli obecnej junty rządzącej mówi tak, że Prawo i Sprawiedliwość sobie tak ustawiało sądy, żeby te sądy wydawały wyroki korzystne, a sędziowie po prostu bym taki wyrok dowalali poznał. Wyłącznie. Właśnie bym poznał taki jeden, to chyba nie chodzi o pana ja Najsztuba. Szukam i szukam tych sędziów, Cimoszewicz, którzy... Cimoszewicz, Najsztub, Kraśko, to są... Właśnie. I szukam i tych sędziów, i tych wyroków, które byłyby korzystne, bo one wszystkie były ładowaniem jak w bęben po prostu. Tak. No to gdzie? Gdzie to jest? Pytanie też, gdzie jest wiedza pani Uberhan, która już drugą kadencję sprawuje to zaszczytną rolę posła, ponieważ kiedyś stwierdziła, uwaga, że 70% Polaków uważa, że powinniśmy rozmawiać z Łukaszenką o kryzysie na granicy. Kiedy Paweł Jabłoński z PiS uświadomił jej, że był taki sondaż, ale tam dane były inne, było 7,7% Polaków tak uważa, że trzeba rozmawiać z Łukaszenką, odpowiedź była miażdżąca. A to ja źle spojrzałam. Przecinek w te albo w te. No źle spojrzałam. Po prostu. Co za problem? Tutaj też, no, niezawiśli, niezawisni. Po prostu źle spojrzała. Źle widzą też chyba zupełnie, a przynajmniej no pewnie niedługo będą już zupełnie źle widzieć widzowie Neo TVP Info. Państwo wiedzą, tam się suwakiem wycisza, jak ktoś coś mówi, nie takiego, zmienia się nazwy krajów, na przykład Papua to jest Papua, a generalnie to wszystko to już jest chyba taka Papua TV. Papua dla muła. Mhm. Świat według Neo TVP Info. Kamiński i Wąsik próbują wedrzeć się do Sejmu. Przepychanki ze Strażą Marszałkowską i siłowe próby wejścia do Sejmu. Skazani przestępcy z PiS, następnie ułaskawieni, wdarli się siłowo do Sejmu na teren kancelarii. Ależ to jest inna telewizja od TVN-u, prawda? Kompletnie inny przekaz. Zupełnie. Ale jak można pisać, że wedrzeć się do... A kto się wdarł? Może wydrzeć się jeszcze, może próbować się wydrzeć. Nie wszedł. No,
No nie, no tak. No aha, tak, ale no, bo wiesz, udaremnili. No, dzielna straż marszałkowska pod wodzą Hołownia osobiście po prostu marszałka Hołowni nie wpuścił. W sensie wojskowym marszałka. Tak, tak. Na pagonach powinien mieć jego, sobie jego takie hołowniane żołnierzyki ze Straży Marszałkowskiej też nie pozwoliły. Zwłaszcza jeden pan, którego sobie tam upatrzyłem w tym tłumku. Mhm. A w tłumku to takie hołowniaczki, bo jak takie się mówi przyjemniaczki, hołowniaczki. No mówię hołowniane żołnierzyki. Kiedyś zbierał hołowniane, a teraz pan Szymon zbiera sobie. Ale przez chyba te. Ale zobacz, jak się ale nie przez CH, żeby nie było. A słyszałeś, że tak na marginesie oczywiście, chociaż jednak w samym jądrze tematu TVP Info, że ten program Pawła Puski z TVN-u, co to miał być po prostu pozamiatać cały rynek publicystyczny, on jest jednocześnie szefem wiadomości. No to tam 100 tysięcy nawet nie zbiera na razie. Nie mówię o Forsie, bo Forse to tam, Forse to nie będą mieli. Przecież to za chwilę tam pan Sienkiewicz być może przywiezie furgonetką z policją jeszcze pieniądze jakieś. Także nie, nie bardzo to idzie na razie tam niestety. Czyli klasycznie jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Polityka na deser @frat.pl. Możecie państwo do nas pisać, nagrywać się. Bardzo prosimy o nagrania, żebyśmy poznali państwa i mogli to potem zacytować w naszym programie. A za dziś już dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Dobranoc.